from here next time. Cześć wszystkim. Opłan 7. Dalszy ciąg piasków czasu. Dobra, gdzie idziemy? Tutaj chyba nic w tym pomieszczeniu nie widać, co? Nie, nic tutaj specjalnego nie ma. Mamy ścianę. Trochę wody. Dziękuję, gra. Gra jest bardzo hojna tą wodę. Bardzo rzadko się zdarza, żeby zaraz po walce nie było jakiegoś zbiornika wody na uzupełnienie sił. We'll need to open this door. Look for a switch. Dobra. The door's open. I'm going in. Don't! Wait for me! Hurry! Oh! A soldier's mess hall. Koszary. Smell of food still wafted from the kitchen. Scant hours ago, these tables had been filled with men, joking and camaraderie over their evening meal. Just as my father's men do back home in Seraph, at ease because they think themselves safe within the castle walls with no enemy to fight. Nie dosłownie koszary, tylko dosłownie to są mess hall, to jest jadalnia, coś takiego. Okej. Dobra, przy okazji jest nowy przeciwnik. Chyba się zaraz rzuci na parę. Musimy z nim uważać. To jest oficer. Oficer jest bardzo groźny. Bardzo dobrze go eliminować zatrzymaniem czasu. Ponieważ tak, oficer, po pierwsze jego ataki zadają dużo obrażeń, po drugie jego miecz posiada ataki podcinające. Więc na nie trzeba bardzo uważać. Ataków podcinających dodatkowo nie da się zablokować. Więc walka stanie się coraz bardziej ciekawa. Zapraszam do sztyletu. Okej. Nie widziałem, robił zamach na atak obcinający. Okej, nie to chciałem zrobić. Dobra, cofnijmy to. Panowi podziękujemy. Biegnę, Fara. Jeszcze ten jeden pan został. Chyba to już wszystko tutaj. Fiu. Używać więcej ataków od ścian teraz, jak już spotykamy przeciwników na ich wrażliwych. Ale czasami, jak widzieliście, czasami to nie wychodzi. Trzeba wystarczająco szybko nacisnąć skok i atak. A czasami książę też nie załapie, że chodzi mi o to, żeby skoczył na ścianę i tak to wychodzi. No dobra. Więcej spinaczek. Done. I'll start the story from here next time.
No i dobra, co my tu mamy? Tutaj chyba mamy coś. Tam możemy z pewnością się przefikołkować. Tylko jak się tam dostać? Tędy? Nie jestem pewien. Nie tędy, na pewno. Dobra, jest to gdzieś jakaś woda? Chyba nie. Dobra. Tutaj wygląda na to, że możemy się dostać. To biegnijmy. Naucz się, kobieta, to nie jest trudne. Zapraszamy do sztyletu. Dobra. Czy dobrze tam? No tam trzeba teraz iść, co? Tak. Dobra. Na kierunkowe drzwi. Dobra. Na razie, Fara. Ciekawe. Idziemy cały czas do góry. Jak było wspomniane, że klepsydra znajduje się na szczycie wieży zwierzchu. Chyba najwyższa wieża w zamku. Czy ją teraz widzimy? Chyba nie. W każdym razie cały czas idziemy do góry. Taki jest motyw. Nazwijmy to. Chciałem dwa przejścia. Dobra, tędy będziemy wracać w takim razie. Więc chyba na razie trzeba udać się w drugim kierunku. I hops. Fajnie, że się złapałeś, książę. Dobra, uważać na kolce. Uważać na złą kamerę. Okej. A, to nie mają na czujniki powietrzne chyba, że nie wystarczy tylko nacisnąć. A jeżeli nad tym przejdziesz, to cię wykryją. Fara? Dobra, musimy znaleźć dla ciebie przejście w takim razie. Tędy? Nie ma za co. We're above the zoo. We'll need to cross that bridge. Tam, Fara. Coś dla ciebie widzę. Yes, I was just going to suggest that. Tak, z pewnością, książę. Czekaj, czekaj, tam na pewno będą jakieś potwory na nas czekały. Dobra. Stamtąd przyszliśmy. Nigdzie po drodze nie widziałem wody, więc jeżeli będzie w najbliższym czasie walka, będziemy musieli przeżyć w takim stanie, jakim jesteśmy. Dokładnie.
Dobra. Zacznijmy to. Trochę za dużo życia straciłem. Jak na nasze stan posiadania. A właśnie. To się zdarza czasami. Dobra, zajmijmy się może oficerem. Racuj się, Fara. Czy ja tu widzę wodę? Tak, woda. Nie zauważyłem jej. Dobra, oficer czai się z oddali. Ma chyba problemy z przejściem przez most. Też. Kurde. Sporo ich tutaj. Dobra. Fiu. Zwróciłem jego uwagę, o to chodziło. A, spudło. Śmieszne. A, odsunijmy się. Dobra. Chciałem podskoczyć, ale się nie udało. Dobra, ty zostaw parę. Ty. Ciebie nie chcemy. Nie ten przycisk. No, to wszystko? To wszystko. Spoko. Dobra. To było trochę stresujące. Gra nie będzie cały czas nas teraz spamować niebieskimi przeciwnikami. Co jakiś czas będą się pojawiać dalej słabsi, ale... Generalnie liczmy się z tym, że najprostszy trik w grze już przestał działać. Done. I'll start the story from here next time. No i dobra. Idziemy tutaj, tak, stamtąd przyszliśmy. Co my tu mamy? Coś to jest za ustrojstwo. Kto projektował ten? Kto projektował ten pomieszczenie? Serio. Jaki jest cel? A się nigdy nie dowiemy. Dobra. A to na górę. I'll just wait for you here then, shall I? Może znajdziemy ci coś do roboty za chwilę. Tutaj chyba nic. Musimy się tam dostać. Dobra. Hopsa, 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 hopsa. Teraz chyba Fara będzie miała coś do robienia. Nie działa. Dziękuję za pozwolenie, Faro.
Możemy podziwiać hinduską akrobację. To nam nie pomaga. Dobra, i co, i teraz chyba na zewnątrz, co? Dobra, to nam nic nie daje. Musimy przejść na zewnątrz. No to sru! By tylko przeszkadzało. Myślałem, że jest ekshibicjonistą. Oraz postępy grze są zmierzone w tym, jak mało stroju zostało księciowi. Te beczki by przeszkadzały. Dobra, chyba bieg po ścianie, chyba nie wiem, czy tutaj by zadziałał. Zobaczmy. O, zadziała. Myślałem, że te wyrwy w ścianie mogą nam przeszkodzić. Co teraz? Nie to. A, musimy wejść. Dziękuję. Mamy w końcu wyjście. Świetnie. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dobra. Fara. Widzimy tutaj przejście dla ciebie. Okej, dobra. Jest kolejny most. Z jakiejś powody ptaki ignorują Farę. Ale stwierdziły, że za mało mięska i że nie ma sensu się. Nie ma sensu się na zajmować nią. O, na twarę stanie ustrzelić jednego czy dwóch. Może podejdźmy do niej bliżej, żeby miała więcej roboty. Ej, dwóch na raz? To nie fair. Połowę życia nam zjadły przeklęte ptaki. My nie maczaliśmy w tym palców, to nie nasza wina. Dobra. To jest stosowna podpowiedź. Jesteśmy w połowie gry. Wygląda na to. No, I mean it. It's really broken. Pierwszy raz w życiu napotkaliśmy się na. Try not to take too long.
Tak, jasne. Pierwszy raz spotkaliśmy się z czymś, co powinno być częściej to występować. Znaczy, że coś się rzeczywiście zepsuło i po prostu nie działa i... Bardziej biorąc pod uwagę, jak bardzo skomplikowane są tutaj urządzenia. Myślę, że w dzisiejszych czasach byłby problem, żeby część z nich skonstruować. Myślałem, że się złapiesz tej krawędzi pod sobą. Ale troszkę mi się przewidziało. Okej. Trzeba inaczej zrobić. Tak. Dobra. Dobra, no już chyba jest bezpiecznie. Teraz? I'm up here. Tak. Down below, there's a great open balcony. Come on, I'll show you. Easy for you to say. Dokładnie. Here I am. Widzę pana. Stay there. I'll come down. Nic więcej chyba tutaj nie było, tak mi się zdaje. Zdaje się, że mogłem w międzyczasie jakąś ukrytą miejscówkę tam pominąć przez przypadek. Ale cóż, trudno. Wiem, gdzie jestem. Do you think you could find your way there? Of course. Finding my way to the baths from here should be easy. Good. I'll meet you there. Pożegnamy się z Farą na jakiś czas. I'll just ask the first sand creature I run into. Could you direct me to the baths, please? Well, thank you. Don't mention it. I used to be a bath attendant back when I was alive. Jeżeli nie rozumiecie, co powiedział. I'll meet you at the baths. She orders me around as if I were a servant. It's my own fault. With women, you need to show them you're in charge right from the start, or they'll walk all over you. I've been too indulgent. Probably because I felt sorry for her. Well, it stops now. From now on, she'll have to toe the line. That is, assuming I can find her. Dobra, to co książę mówił generalnie, tak typowy starożytne nastawienie do kobiet. O. Kobieta powinna cię słuchać i tak dalej. Dlaczego ona mi rozkazuje? Mówi, gdzie mam iść? A tym zapytam się pierwszego lepszego stwora piaskowego. A, proszę pana, gdzie są łaźnie? A, w tamtym kierunku. Często tam bywałem, kiedy jeszcze żyłem. Dobra. Czy tutaj coś? Nie. Dobrze powiedział książę, że nie doskoczymy tam. Dobra. Co nastawia nas poważnym pytaniem? Gdzie mamy iść? Na to, że tam. Tylko jak? Tędy? Nie. Chyba tamtędy po prostu trzeba. Dobra. Dobra. Jeszcze raz schodzimy po wąskiej przestrzeni. Mała mechanika, która w sumie nie ma za dużo znaczenia. Trzeba manipulować w lewo i prawo, tak żeby ręce księcia były na poziomie i żeby nie stracił równowagi. Jeżeli straci równowagi, to sobie nic złego się nie dzieje, bo się przewraca, ale się łapie. Więc trochę tracimy czasu, ale nie grozi nam to żadnym śmiertelnym upadkiem czy nic tendencją.
Myślę, że to będzie dobry moment na zrobienie przerwy. Znowu zapomniałem ustawić timera, więc dokładnie nie wiem, ile to nam zajęło. Ale cóż, trudno. W następnym odcinku wygląda na to, jakby była dalsza część zoo, czy coś ten deseń. Chyba nawet wspominali, że jesteśmy nad zoo, czy coś takiego. Więc w każdym razie gonimy dalej fary do kolejnych łaźni, gdziekolwiek by one nie były. Dobra, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!